Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca. I dzisiaj obejrzymy sobie bitwę na Thundererze, jednego z moich klanowiczów. Tutaj Farmer.pl siedzi za sterami. I jak widzicie, matchmaking jest no nie najgorszy. Jesteśmy top tierem, mamy w powietrzu Shokaku i Kage, także no z powietrza nie ma się czego obawiać. Mamy Kitakaze, jeden dedeczek tylko, no i sporo całkiem krążowników, także pepance będą mile widziane na tym okręcie. I zobaczymy sobie bitwę na mapie Pasmo Górskie. Jak dla mnie jedna z gorszych map, jeżeli chodzi o jakieś tryby zorganizowane, rankedy czy klanówki, no ale co kto lubi. Mamy tam Musashi Conqueror'a płynącego sobie na szeroko między wyspy, gdzie jest największa szansa na to, że zakradnie się dedek i wsadzi torpedy na blisko, chociaż płynie z nimi Wenecja i Worcester, także no to jest jakaś gwarancja bezpieczeństwa przed dedekami. Będziemy mieli cyklon w tej bitwie, także zobaczymy. Poszła pierwsza salwa, ale niestety w wodę. Ładuje nam się kolejna salwa i na razie na dalekim dystansie będziemy chyba strzelać. Cały czas Jobek załadowany. No tutaj spora ilość tych okrętów płynie. Widać, że nasz Conqueror już się odwrócił i Izumo też już pokazuje burtę, żeby się odwrócić i grać na odchodzącym. My na razie też zachowawczo, ostrożnie, ale powolutku do przodu. Na razie potężny damage się nastuka o 2700. Tutaj Musashi na 18 km pokazuje mordę. Jak oni sobie płyną taką burtą tutaj do tego Thunderera, to ja bym jednak ryzykował tutaj z pepanców coś próbować uzrzeć. Bo pepanc na tym okręcie też jest i celny, i bolesny, także no to jest, to nie jest taki okręt jak Conqueror na tych mniejszych działach, bo kiedyś miał, nie wiem czy wiecie, ale pewnie wiecie, miał do wyboru działa te, które ma Thunderer, i miał te mniejsze, które zostały. No i na mniejszych był to raczej okręt tylko do gry na obekach, a tutaj było tylko do gry na pepancach z tym większym kalibrem. No a teraz Thunderer jest takim okrętem, że tymi pociskami trzeba jakoś rozsądnie żonglować, żeby jak najbardziej wykorzystać potencjał tego okrętu. I leci pierwsza jakaś taka w miarę wycelowana salwa. Mamy pożar, nawet dwa pożary na Musashi. Musashi zdążyło już sporo hapsa stracić, ale tutaj też zielonych okrętów jest całkiem sporo. 18 tysięcy, pożary się tam kręcą na pokładzie. Booster się już odkręcił. No i Conqueror tam powolutku będzie teraz się wysuwał zza wyspy. Jeszcze trochę musimy poczekać, żeby go trafić. Kolejne 3 pociski i 5000. Widzicie, 6 minut, nic, dwie salwy, już 35 tysięcy zrobione. Płyną torpedy do Musashiego, ale wykręcił torpedy, mimo że europejskie, no to jakoś udało mu się wmanewrować. Pewnie raczej nie to było jego celem, ale mu się udało. Plażnik będzie, czy gość schowa się za wyspę? Nie, za wyspę się nie chowa. No i dalej, o, jest pepanc ładowany, czyli jest ten perk, którego ja używam, czyli ekspert ładowania. On skraca przeładowanie załadowanych dział o połowę i to się w takich sytuacjach przydaje. Kiedy jeszcze nas nie widać, mamy szansę gościowi wsadzić solidny damage. No, 1490 to nie jest solidny damage, ale szansa była wcześniej na więcej. No ale Izumo dokańcza, mamy pierwszego fraga. Wenecja chyba się mocno wycofała z tego, co widzę po minimapie. Tu gdzieś Worcester i Conqueror w okolicy krawędzi i brzegu wysepek. No właśnie, powolutku sobie tutaj wyjeżdża Conqueror, już do niego z obeków ładujemy. Że ta flanka jest opanowana bez większego problemu, ale tamta widzę przy kapie C już ma większy problem nieco, bo tam jest, są trzy pchające dosyć mocno pancerniki, jest z nimi również Iowa, Kitakaze na środku, Hiper. I tu mamy na 10 km Worcestera, ale trochę jeszcze potrwa, zanim się przeładują tutaj nasze pociski. Leci, ładnie leci. O, dobrze siadło. Cytka i dwie penetracje, 21 tysięcy zrobione. I nadal nas nie widać. Jeżeli Worcester nie puści radaru i zrobi jakieś głupie pozycjonowanie. O, jest radar, także już wie, gdzie jesteśmy. I co on teraz zrobi? Raczej już niewiele zrobi. Nawet pod takim kątem powinniśmy być w stanie go przebić. A tu widzę, Farmer czeka na lepszą sytuację i Worcester troszeczkę tamtą burtę pokazuje, leci salwa i... No i w zupełności wystarczyło. 3 penetracje, 2 przebicia na wylot i mamy pierwszego fraga, 76 tysięcy na koncie. Tam mamy Conquerora ustawionego burtą, zaraz zobaczymy, co się z nim stanie, jak on będzie dalej tak stał. O ile będzie oczywiście na niego przestrzał, a zaraz będzie. Pepan załadowany bardzo ładnie i leci buła. Conqueror, widzicie, jednak obek. Dwie cyty, 30 tysięcy, piękna salwa. No i dosyć szybko zrobiliśmy 111.
Minęło 5 minut bitwy, mieliśmy 30, teraz mamy już 110. No i popraweczka będzie dobitka, raczej ten Conqueror, mimo że się drukuje, to pod takim kątem raczej nie powinien przejść drugiej salwy, chyba że nie polosuje i wszystko wpadnie do wody albo przeleci na wylot, ale no nie wygląda na to. Piękne dwie cytki znowu, ponad 20 tysięcy grubo i mamy kolejnego fraga. Tutaj Wenecja sobie chyba stoi na awku. Nie wiem, czy wyrzucona, czy gościu stwierdził po tym, co się dzieje na mapie, że nie będzie grał. No ale bijemy sobie teraz awka. Za 10 wchodzi. A, cyklon się zaczął. O, dym poszedł, czyli jednak nie awkuje gościu. Mamy na środku Yoshino i Hipera. Dedeczka już przeciwnicy stracili. No w tym momencie Wenecja jest bezpieczna, bo poszedł dym, kiedy zasięg przez cyklon został zmniejszony, no i przetrwał gościu ten czas, no i teraz ma spokój. Przynajmniej od Thunderera, bo Thunderer płynie w drugą stronę. Coś tu chyba... Nie wiem, jak on go widzi. Chyba, że po minimapce sobie strzela. Jest Yoshino widoczne. Płyną torpidosy, ale wyhydrowane przez Smoleńska. Nie, to nie jest raczej strzelane na minimapkę. Może spotter świeci. Zaraz będzie w zasięgu Yoshino. On pięknie stoi tutaj burtą do nas. O, tu będzie boleć. Będzie boleć. Ładnie skupiło i... Czy 900, panie. Ale Yoshino widzę w dupie ma to, że ma Thunderera na burcie. Dopiero teraz zaczyna się odkręcać, zwiększając kąt penetracji pocisków, także jest większa szansa na to, że cytki wpadną. Chyba, że znowu taka salwa będzie jak poprzednio. Znowu pokazuje pełną burtę, także może zobaczymy. Ładnie, ładnie. Dwie cytki, trzy penetracje, 174 na liczniku i trzeci frag na koncie. 5 do 4 we fragach, także sytuacja w bitwie dosyć wyrównana. Przeciwnik ma 2 kapy, 650 punktów, mamy 520, także przewaga na korzyść czerwonych. No i nasze okręty powolutku teraz powinny się przebijać w kierunku kapa B, ale widzę, że pancerniki przeciwnika przynajmniej przez jakiś czas goniły nie wiadomo co i płynęły w kierunku dolnej krawędzi mapy. Nie wiem, czy coś tam znalazły fajnego. Jest Kremlin. Ale zanim się z nim spotkamy i będziemy się widzieć, to trochę czasu jeszcze minie, bo to jednak cyklon trwa, także widoczność mocno ograniczona. Hipera mamy na minimapce wykrytego. Ale chyba tutaj farmer kieruje się na spotkanie z tym jednak Kremlem. A York raczej tam w starciu z Conquerorem i z Izumo raczej długo nie pociągnie, tym bardziej, że jeszcze na burcie ma Wenecję. O, jest Bismarck. Gdyby to był Tirpitz, to byłoby niemiło, a że to Bismarck, no to na spokojnie. Pierwsza salwa pożar. Damage potworny, 1300. 2700, 3 pożary na pokładzie i Bismarck się przytomnie gasi. Pewnie dostanie zaraz kolejną salwę i kolejne pożary, także raczej długo tutaj gościu nie pociągnie. Byleby się nie dać zramować, bo dla niego to by było dosyć korzystne. Jeszcze, no jest pożar. Sekundarka bije na Bismarcku na dwie strony, więc nie ma perka na ręczne sterowanie. Oj, tutaj warto ładować pepans i tak właśnie farmer robi, bo Kreml płynie pięknie burtą, ale tutaj zasięg wykrycia zaraz się skończy, nie będziemy go widzieć niestety. No szkoda, szkoda tego. Chyba, że po omacku będzie próbował strzelać, ale nie, jednak nie. No Kreml nam się odsunął. Szkoda, wielka szkoda. Run zatopił Wenecję torpedami w międzyczasie. A my tu mamy Bismarcka na blisko. W świątecznej dekoracji. 7 rykoszetów, proszę Państwa. Ładnie odbita salwa. Kiepsko wymierzona, lepiej byłoby wbić w nadbudówki. O, Izumo staranowało Wenecję. Nie masz torped, to sam jesteś torpedą. Czyżby tu była wymiana burta w burtę w tej chwili? Chociaż... Bismarck raczej nie dąży do tego, bo obraca się cały... O! Bismarck strzela z obeków. Dobrze, niech strzela. Chociaż Thunder też ma obeki załadowane, ale jego jednak bardziej bolą. 5600. Spadły torpedy z samolotu, ale nie uzbroiła się ta, która miała szansę trafić, a reszta teraz tutaj płynie w kierunku naszego okrętu. 220 na liczniku w międzyczasie. Bismarck twardo z obeków strzela, twardo opalił i... No i farmer dokańcza robotę. Frag numer 4. 225 tysięcy na koncie. I teraz mamy tutaj runa i mamy Kremla burtą. Widzę, że ładowany jest pepans. Teraz powinna siąść fajna salwa. O właśnie,
O właśnie, to jest błąd, za który Kreml powinien drogo zapłacić. Ładnie skupiło, ładnie. O, piękna salwa. Dwie cytadele, trzy penetracje, duży kaliber się pojawił jeszcze w międzyczasie. Piękna salwa. Chociaż szkoda, że tu Devas nie wpadł, ale to jest Kreml także no. Jeden z najbardziej, najczęściej nerfionych okrętów, a mimo to nadal jest jeden z najlepszych w grze. To już nie aż tak konkretnie. 5 przebić na wylot, 2 rykoszety. Leci sobie szokałkę, ale to raczej dla Thunderera nie będzie problem. Mamy rozbicie na pokładzie, także ono powinno tutaj sprawę załatwić. Ale Farmer go jeszcze nie włączył. Nie wiem, zapomniał czy co? Włączył. Kreml się skontował, ale salwa leci ładna i 12 koła, ładnie. Ojej, pytanie kto tak przypieprzył teraz, czy bomby, czy Kreml, ale teraz mamy pięknie Ajoę burtą wystawioną, także warto by się nią zainteresować. No i pięknie, Farmer dokonuje słusznego wyboru. Ajoa płynie pod odpowiednim kątem, więc powinna chapnąć tam też konkretny damage. Dwa przebicia, dwie penetracje, 11 tysięcy, szkoda, szkoda bardzo. 293 na liczniku. Piękna bitwa. No ale zostały tylko te dwa okręty. Tutaj gdzieś tam jeszcze Kaga. 7800 za taką salwę. No szkoda było. Ale teraz się skontowali już obydwaj, więc aż tak dużej krzywdy im robić już nie będziemy w tych naszych salwach. Salwa zajęły trafia do wody. Kreml dostaje rybę, jest zalany. Nie wiem, czy Farmer dobije tutaj. Naprawił się, więc będzie... A nie, Seattle tam wyciągnął gościa. Te płyną torpedy, które trafią. 1500 niecałe, to jest turbo buła. Ponad 300 tysięcy na liczniku już teraz. Także wynik naprawdę imponujący. I jest Shokaku widoczny w pobliżu. Zobaczymy co tutaj Farmer zrobi. Przeciwnik nadal ma przewagę punktową. Teraz jednak obek leci. No i obek już zadaje stabilny damage. Dwa pożary, 13 koła. 320 na liczniku. To już właśnie przekroczył w tym momencie mój rekord damage'u. 321 czy jakoś tak. Zwiastun tragedii się pojawia. Leci Pepans, ale kąt spory. Dwie penetracje, dwa przebicia. No jednak chyba obek robiłby tu więcej, chociaż no IOI wysaturowana już teraz, także też nie ma pewności co tu by się stało. Zgasił się i leci znowu Pepans. 350 tysięcy, mój bo... dobrze, 10,5 tysiąca Cytadela i Kraken uwolniony. 365 tysięcy na liczniku. No i mamy gdzieś tam jeszcze sobie na naszej prawej stronie krążącego Shokaku, który walczy z Ostergotlandem, który raczej mu tam... chociaż zobaczymy, co on tam wykombinuje. To jest europejski dedek, więc pelotka na nim powinna być raczej konkretna, ale płyną torpedy i to szybko w kierunku Shokaku. Nie trafia niestety żadna i salwa wchodzi za 11 tysięcy, 4 penetracje, także no ostatnich punktów tam zabrakło, żeby dobić Shokaku i pewnie zrobi to Ostergotland, bo już lecą pociski. Tak jest, 376 tysięcy na liczniku, moi drodzy. Osiągnięcia. Zwiastun tragedii, duży kaliber wsparcie, Dreadnought i Kraken, 5 fragów, 10 cytadel, także widzicie, że Thunderer to nie jest tylko okręt do strzelania z obeków. Bardzo ładnie zagrana bitwa moim zdaniem. Warto tak grać i bazowy exp na poziomie ponad 3100 punktów, także zapraszam Was do komentowania, oceniania, a tymczasem spokojnego wieczoru, do usłyszenia i na razie.